Pewien mistrz był pod wielkim wrażeniem osiągnięć swego ucznia. Po ukończeniu edukacji, kiedy uczeń miał już odejść, mistrz na pożegnanie podarował mu lustro. Nie było to jednak zwykłe lustro. Było magiczne, ponieważ miało moc ukazywania prawdziwych myśli i intencji ludzi. Uczeń był bardzo szczęśliwy, kiedy otrzymał lustro od swego mistrza. Pomyślał sobie, czemu by nie sprawdzić tego lustra jeszcze przed odejściem? Odwrócił więc lustro w kierunku swego mistrza, by zobaczyć jego myśli i intencje. Po tym, co ujrzał, był w szoku. Serce mistrza było wypełnione arogancją i wieloma innymi złymi cechami. Byłem przekonany, że mój mistrz jest pozbawiony jakichkolwiek wad. Myślał, lecz lustro pokazywało co innego. Uczeń zrobił się smutny. Miał teraz jednak lustro, dzięki któremu mógł widzieć, co myślą inni ludzie. Postanowił, że od tego momentu, gdziekolwiek nie pójdzie, będzie go używał. Sprawdził lustro na wielu swoich znajomych i przyjaciołach, umieszczając je przed nimi. Odkrył, że w każdym z nich były obecne różne wady i złe intencje. Były one widoczne w sercach i umysłach każdej osoby, przed którą ustawiał lustro. To doświadczenie sprawiło, że uczeń stał się jeszcze bardziej przygnębiony. Ciągle zastanawiał się nad tym, czemu wszyscy ludzie na świecie są źli. Ludzie nie są w rzeczywistości tacy, jacy wydają się być, myślał, pogrążając się w jeszcze większym smutku. Gdy dotarł do domu, postanowił sprawdzić lustro na swoich rodzicach. Jego ojciec miał bardzo dobrą reputację w społeczeństwie. Matka również była miłą i ciepłą osobą. Trzymał on jednak przed nimi lustro i widział, że nawet oni nie są całkowicie wolni od wad. Cały świat opiera się na kłamstwie, myślał uczeń. Wszyscy ludzie mają złe wartości i nieczyste umysły. Uczeń był jeszcze bardziej niespokojny. To uczucie stawało się nie do zniesienia, więc postanowił wziąć lustro i udać się w stronę klasztoru. Gdy był na miejscu, odnalazł swego mistrza i zbliżył się do niego. Widząc jego niepokój, mistrz wiedział już wszystko. Uczeń pokornie zwrócił się do mistrza. Z pomocą lustra, które od ciebie otrzymałem, widziałem mnóstwo wad w sercach i umysłach ludzi. Wszyscy oni byli przepełnieni różnymi złymi cechami. Nie spotkałem ani jednej osoby z czystym sercem. Przepraszam, że to mówię, ale nawet w moich rodzicach i w tobie, mistrzu, lustro pokazało mi wady. Przez to odkrycie cały czas czuję się niespokojny i smutny. Czy na tym świecie naprawdę nie ma dobrych ludzi? Słuchając tego, mistrz zaczął się śmiać i odwrócił lustro w kierunku ucznia. Ucznia zamurowało. Zobaczył on, że każdy zakamarek jego umysłu był wypełniony arogancją, gniewem, chciwością i wieloma innymi złymi cechami. W jego umyśle i sercu nie było nawet małej części, która byłaby dobra. Wtedy mistrz zwrócił się do niego. Mój synu, dałem ci to lustro, byś poprawił swoje życie, znajdując w sobie złe cechy, a nie po to, byś szukał ich u innych. Jeśli przez ten cały czas kierowałbyś lustro na siebie, zamiast kierować je na innych, jakby teraz wyglądało twoje życie? Dziękuję, że wysłuchałeś historii do końca. Okaż trochę miłości, zostawiając przycisk subskrybuj. Dzięki temu wspólnie możemy inspirować więcej osób. Życzę ci wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.